Przyszedł czas na świeżynkę, inaczej świeżonkę. A jakie składniki są nam potrzebne? Słonina. Podgardle. Karkówka. Okrawki. Do tego cebula. Ziele angielskie. Liść laurowy. Czarny pieprz. Sól. I odrobinę chili. A zacznę od pokrojenia słoniny. Ze słoniny wytopi się tłuszcz, na którym będę wszystko smażył. Rzućmy garnek na piec, niech się rozgrzewa i następnie naszą pokrojoną słoninę. Trochę zejdzie, ale już się wytapia. W międzyczasie kroimy podgardle. Podgardalnie kroimy już w drobną kostkę. Duże kawałki, proszę spojrzeć. Tłuszcz z podgardla doda świeżące smaku. Teraz pokroję sobie zrzynki, skrawki, okrawki. Każdy różnie mówi w Polsce. Kawałeczki nie mają być równe. Jak wam wyjdzie, tak kroicie. Jako ostatnia w brytwance wyląduje karkówka, ale wolę ją na grillu. I dobra. Do brytwanki. I cebuleczka. Najpierw przez pół, końcówki odkroić. Wtedy łatwiej jest nam zdjąć łupinki. Proszę. W duże kawałki. I do brytwanki. Czas na przyprawy. Ziele angielskie. Parę liści laurowych, trochę pieprzu, trochę soli i chili. Wszystkie składniki wylądowały w brytwance i teraz będą nam się dusić do miękkości. Tak więc przykryjmy i czekajmy. A poczekać będę musiał około 1,5 godziny.